Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym troszkę poruszyć temat infolinii i rozmawiania z botami, robotami na infolinii. Bo tych robotów zrobiło się ostatnio bardzo dużo. Dużo infolinii opiera się właśnie o tą, nazwijmy to, sztuczną inteligencję. Pewien tok rozumowania i pewien tok podawania informacji, który został zapisany w programie, ale często chcemy porozmawiać z żywym człowiekiem, a nie odsłuchiwać kolejne informacje, jak rozwiązać nasz problem, a tak naprawdę to rzeczy wszystkie wokół tego naszego problemu, a nie ten problem właściwy. Więc jak rozmawiać z infoliniami? Jak omijać te długie komunikaty o RODO, wyborach, opcji do wyboru, a tak naprawdę chcemy po prostu porozmawiać z żywym człowiekiem. I jeszcze jedno, jak odróżnić człowieka od robota, co ostatnio się robi coraz trudniejsze. O tym właśnie dzisiejszy film chciałbym Ci przedstawić. Zapraszam do oglądania. Nic już więcej nie zostaje do dodania. Ostatnio infolinie zostały opanowane przez różnego rodzaju roboty, boty, jak sobie tam je nazwiemy. Wcale się nie dziwię, bo koszty posadzenia osoby na krzesełku, żeby odbierała telefony i odpowiadała na pytania, są coraz większe, a robot załatwia to dużo szybciej, dużo więcej połączeń jest w stanie obsłużyć, no i generalnie robi dobre wrażenie. Mimo wszystko często chcemy porozmawiać z żywą osobą, albo przynajmniej chcielibyśmy z żywą osobą porozmawiać. I tutaj powiem Ci pewne moje doświadczenie. No, jako przedsiębiorca dostaję mnóstwo telefonów oczywiście na temat czego? No, fotowoltaiki. Oczywiście. No i teraz, jeżeli dostaję mnóstwo takich telefonów, to w pewnym momencie zacząłem tłumaczyć po prostu ludziom, że ja nie mam dachu, na którym mogę to założyć, a mam zbyt małą działkę, żeby gdzieś te panele postawić. Więc nie ma u mnie możliwości instalowania, owszem, dalej ich nie mam, ale to tylko dlatego, że no, nie bardzo mam gdzie je umiejscowić. No i wyobraź sobie, jednak dostaję tych telefonów całe mnóstwo. I co ciekawe, jak zaczynam próbować to tłumaczyć, no to robot nawija dalej. No i wtedy zacząłem od pewnego czasu zadawać pytania, przepraszam, czy ja rozmawiam z żywą osobą? I o ile wcześniej roboty się rozłączały, to ostatnio, bardzo mnie to zaskoczyło, dostałem informację, że właśnie tak, pani po drugiej stronie z żywą osobą może mi nawet powiedzieć, jaki ma numer buta, że ma numer 34. O, to mnie bardzo zaskoczyło. Widocznie już ktoś programujący tego robota przewidział to, że taka sytuacja może być. Gratuluję, naprawdę dobra robota. Chwyt z butem świetny. No tyle tylko, że ja zadałem pytanie, w takim razie proszę powiedzieć, jaki był wczoraj dzień tygodnia. Ta-da! I robot się wykrzaczył. Praktycznie skończyło się połączenie, bo robot zgłupiał. No to jest sytuacja, kiedy robot do mnie dzwoni. Takich telefonów niestety też dostajemy coraz więcej. A co w sytuacjach, kiedy my chcemy się dodzwonić do jakiejś firmy, banku czy innej tego typu instytucji i musimy skorzystać z infolinii. No więc właśnie teraz na ten temat. Po pierwsze musisz zrozumieć, że roboty, które są na infolinii, są zaprogramowane tak, że
muszą usłyszeć wyraźnie to, co od nich oczekujesz. Więc spokojne przekazywanie informacji, bez podniesionego głosu, bez wrzeszczenia, bez bluzgów, bez brzydkich wyrazów, to i tak ci nic nie da. Nie będzie szybciej. Tylko poziom twojej frustracji mocno wzrośnie, a wcale nic ci to nie da, bo szybciej połączenie nie będzie działało, tylko musisz swoje po prostu w kolejce odczekać. I teraz, co byś nie robił, co byś nie robiła, wrzeszczenie naprawdę nic nie da. Spokojne odpowiadanie na poszczególne pytania powoduje to, że przechodzisz do kolejnych kroków. Spokojne i wyraźne mówienie powoduje to, że robot jest w stanie zrozumieć, co do niego mówisz i czego od niego oczekujesz. No i wtedy podaje ci tą informację, którą ma zaprogramowaną, lub przekierowuje cię pod numer, gdzie taką informację otrzymasz. Jeżeli się rzucasz, krzyczysz, denerwujesz, trwa to dłużej i niewiele to wnosi. Kolejną rzeczą, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, jest coś takiego, że spora część infolinii jest zaprogramowana w ten sposób, że możesz wybrać 0 na początku, podczas pierwszych komunikatów, lub w niektórych wypadkach trzeba poprzedzić to haszem lub potwierdzić haszem. To już w zależności od infolinii różnie to jest zaprogramowane, ale 0 często jest ustawione w ten sposób, że łączy cię z konsultantem. Oczywiście, czyli z żywą już osobą. Ale problem może być taki, że nie zawsze cię od razu połączy. Czasami wejdziesz do kolejki, która ma bardzo długi czas oczekiwania. Więc jeżeli coś chcesz pilnie załatwić, no to raczej się należy nastawić na to, że trochę poczekasz. Tutaj warto o tym pamiętać. Ten początkowy znak 0, hash 0 lub 0 hash jak najbardziej może spowodować to, że uda ci się połączyć z konsultantem. Musisz wiedzieć, że tak jak w sklepach, tak samo na infolinii są pewne godziny szczytu. Te godziny szczytu to zwykle rano do południa oraz po południu. Więc jeżeli akurat w tych godzinach próbujesz dzwonić, to nie do końca jest dobry pomysł. Warto zobaczyć, w jakich godzinach działa infolinia, bo jeżeli ta infolinia działa na dwie zmiany, czyli na przykład do 22 czy do 21, to warto zadzwonić po godzinie 18, kiedy już jest mniejszy ruch. Tutaj ciekawostka z infolinii pewnej firmy, która zajmuje się sklepami elektronicznymi. Kiedyś od jednej z konsultantek wyciągnąłem informację, że totalne szaleństwo zaczyna się o godzinie 2 w nocy, kiedy wszyscy dzwonią, wtedy właśnie, aby dowiedzieć się, jak tam mają przekonfigurować swój sklep, żeby na rano działał. Więc to jest totalna masakra, bo od 2 godziny w nocy zaczyna się pełny szał u nich na infolinii i no, jest to problem. Jeżeli często dzwonisz na daną infolinię i masz okazję rozmawiać z konsultantem, możesz tą osobę podpytać wprost, kiedy, w jakich godzinach najlepiej dzwonić, żeby był najmniejszy ruch. Na pewno ci takiej informacji udzieli. Więc warto omijać te godziny szczytu i po prostu w tym momencie no, nie dzwonić, tak? Bo dużo prościej wtedy dogadasz się, szybciej porozmawiasz. Jeżeli bardzo upierasz się na połączenie z konsultantem, czyli konsultantem tutaj, jeszcze raz przypomnę, nazywam żywą osobę, żywego człowieka, a nie rozmowy z robotem, to dobrą metodą jest zadzwonienie i zachowanie totalnej ciszy. Na to nie są zaprogramowane roboty.
zaczynają zastanawiać się, co się dzieje, i po kilku próbach porozmawiania z automatu dosyć często przełączają właśnie do konsultanta, bo nie wiedzą, co z takim klientem zrobić. Druga opcja to jest odpowiadanie w zupełnie niezrozumiały dla robota sposób. Czyli jeżeli robot oczekuje od nas odpowiedzi tak lub nie, odpowiadamy, nie wiem, awokado, albo śliwki, albo śliwowica, albo zimne piwo, no nie wiem, co tam sobie wybierzesz. W każdym razie coś, co zupełnie jest bez sensu, w ten sposób też mylisz tą sztuczną inteligencję i ona no, nie wie, co zrobić, więc w tym wypadku często jest tak, że po prostu połączy cię z konsultantem. No, tak zaczynam się uśmiechać, ale tak zaczynam się zastanawiać, że no, o ile pamiętam, szokiem były pierwsze filmy z serii tutaj Terminatora, gdzie była walka z maszynami, no to w pewnym sensie już mamy tą walkę z maszynami, bo musimy ubiegać się do różnych sztuczek, aby te maszyny pokonać, te, z którymi mam okazję rozmawiać. Więc cóż, zabawnie ta historia zatoczyła koło i weszliśmy właśnie do takich czasów, kiedy zaczynamy oszukiwać roboty. No ale okej, przejdźmy dalej. Koszmarem każdej firmy są klienci, którzy od niej uciekają. To ten tak zwany churn. No, większość firm niekoniecznie chce się na to zgadzać. W różny sposób będzie utrudniać nam odejście od siebie, co jest zresztą głupią rzeczą dla mnie, ale nie o tym w tym momencie. W każdym razie, jeżeli chcemy połączyć się z konsultantem, możemy też skorzystać właśnie z tej opcji. Mianowicie, gdy robot nas pyta, w jakiej sprawie, dzwonimy, rozwiązanie umowy mówimy, albo anulowanie umowy, albo zakończenie umowy. Tutaj możesz zastosować różnego rodzaju słowa. One zwykle też spowodują połączenie cię z konsultantem, który będzie próbował cię namówić do tego, żeby nie rezygnować, nie zrywać umowy i tak dalej. No, to w sumie masz to, co chcesz, więc połączenie z konsultantem będzie, a potem możesz z nim rozmawiać już tam o czym chcesz. Niekoniecznie o zrywaniu umowy, ale jest to jedna z metod, która też się świetnie sprawdza. I ostatnia podpowiedź, jaką dzisiaj przygotowałem, mianowicie, jeżeli koniecznie chcesz porozmawiać z pewną firmą i no, wycisnąć z nich to, co oczekujesz, to rozwiązaniem może się okazać dla ciebie rzecz banalnie prosta, mianowicie nie korzystanie z ich infolinii, a skorzystanie z... Dokładnie, skorzystanie z ich social media. Bo wizerunkowo dla firmy to nie do końca jest taka fajna sprawa, jeżeli ktoś wchodzi na profil firmy i tam zaczyna opisywać, że ma problem. A już fatalnie jest, jeżeli ten problem jest rzeczywiście poważny i może mieć go więcej klientów, to może spowodować jeszcze lawinę komentarzy, a to może spowodować w ogóle istną gieburzę na ich profilu, co zupełnie wizerunkowo kładzie firmę. Więc wbrew pozorom media społecznościowe firm są świetnym miejscem do tego, żeby nie, że tam sobie napiszemy messengerem informacje, tylko napiszemy oficjalnie na kanale. Nie mogę się dodzwonić na infolinię. Chętnie bym porozmawiał, porozmawiała, ale się nie mogę dodzwonić. A mój problem wygląda tak, 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 tak. Czy wy też macie te problemy? No i cóż, tutaj naprawdę firmy dosyć często bardzo szybko reagują, bo wizerunkowo strata może być naprawdę spora, więc warto nie dopuszczać do tego typu
informacji na swoich mediach społecznościowych. Więc cóż, staje się to świetną alternatywą do infolinii. W dzisiejszym filmie starałem Ci się przedstawić kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli próbujesz porozmawiać z infolinią. Czyli te sztuczki typu mylenie robotów, podawanie im zupełnie innych zwrotów, nie dawanie się ponieść emocjom. To nie jest dobre, jeżeli dzwonisz na infolinię tylko po to, żeby się wyżyć na jakiejś osobie, która tam jest zatrudniona. Ona nie jest temu winna, że ciebie tam firma robi w balona, tak? Albo robi ci coś jeszcze brzydszego, ale już nie będę w tym filmie o takich rzeczach wspominał. W każdym razie to, że czujesz się pokrzywdzony przez firmę, to wcale w swojej frustracji nie powinnaś wylewać na Bogu ducha winnego pracownika, który, powiem szczerze, z tego co znam statystyki, dosyć często ludzie po pracy, nawet półrocznej na infolinii, albo trafiają do psychiatryka, albo zdarza się, że trwale muszą uczęszczać do psychiatry czy psychologa na to, żeby poukładać sobie swoje życie w głowie. Tak naprawdę jest wyniszczająca praca na infolinii, więc wcale nie musi być niszczenie czyjegoś ludzkiego życia Twoim udziałem. Więc zupełnie wyżywanie się na kimś nie jest na pewno dobrym rozwiązaniem. I stanowczo do tego nie zachęcam. Spokojnie, rzeczowo możesz wyjaśnić, co jest problemem. Dlaczego tak, a nie inaczej. Zresztą, jeżeli ktoś dzwoni jako pieniacz, dosyć często infolinie potrafią, po prostu mają prawo do tego, żeby przerwać połączenie i zakończyć rozmowę, aż się gość uspokoi. Więc tak robią. Więc to nie ma sensu, to nie tędy droga. Spokojnie, rzeczowo, ale konsekwentnie. Wcale nie jest tak, że masz rezygnować ze swoich praw, ze swoich możliwości. Możesz trochę pobujać robota, podając mu inne rzeczy niż chce usłyszeć, albo nic nie odzywając się. Wtedy dosyć duże są szanse, że zostaniesz połączona z konsultantem. Możesz próbować użyć konkretnych słów, rozwiązanie umowy, zakończenie umowy, anulowanie zamówienia czy innego tego typu rzeczy. Te słowa zwykle są jako słowa kluczowe ustawione, że też mamy połączyć takiego klienta z konsultantem, więc warto popróbować takiej metody. Oczywiście metoda na początku 0 lub hash 0, 0 hash, to w zależności też od infolinii. Czasami warto po 5 razy spróbować się dodzwonić na początku i wypróbować, która ta metoda zadziała. To też potrafi zdziałać cuda, więc jak najbardziej polecam tą metodę. Generalnie mam nadzieję, że film Ci się przyda. Warto, myślę, polecić znajomym, rodzinie, bo nie wszyscy wiedzą o tym, że pewne rzeczy warto spróbować. Jeżeli nie jesteś pewien, nie jesteś pewna, czy rozmawiasz z człowiekiem, zadawaj takie pytania, które z naszego punktu widzenia wydają się proste, a tak naprawdę robot nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Jaki był wczoraj dzień tygodnia? Czy wczoraj był czwartek? Czy jaka była wczoraj pogoda u Ciebie? I inne tego typu. I to może spowodować, że bardzo szybko będziemy wiedzieli, czy rozmawiamy z rzeczywistym człowiekiem, czy z robotem, czy nawet ten słynny numer buta, tak jak tutaj podawałem. Także możemy tego typu rzeczy spróbować podpytywać. To wszystko składa się na to, że musimy sobie w tej naszej cywilizacji coraz bardziej rozwijającej się w jakiś sposób sobie radzić. Jeżeli film podobał Ci się, bardzo proszę o tego kciuka w górę. Jeżeli chcesz więcej, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia, jeżeli będę zamieszczał kolejne filmy, a pojawiają się
kolejne dwa jak na razie co tydzień, więc jest co oglądać, jest trochę tego materiału. Mam nadzieję, że dalej utrzymam to tempo. Zobaczymy, na ile mi weny twórczej zostanie, chociaż ludzie mi podsyłają też ciekawe tematy, więc staram się ciekawe filmy kolejne przygotowywać. Zapraszam oczywiście do odwiedzenia mojego kanału na YouTubie Sukces Studio pisane razem. Tam znajdziesz jeszcze sporo filmów innych o różnej tematyce, więc na pewno znajdziesz coś jeszcze ciekawego do obejrzenia dla siebie. Już blisko 200 filmów, więc jest czym wybierać. Zapraszam do zajrzenia na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam dużo wiedzy sprzedażowej, marketingowej, biznesowej przede wszystkim i bardzo dużo fajnych rozwiązań informatycznych, zastosowań różnych ciekawostek, więc na pewno coś znajdziesz też dla siebie. Zachęcam, zajrzyj, warto. Cóż, zaglądaj też na inne moje media, a na tym wszystkim już kończę ten film. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, aby Twoja wojna z wiatrakami przynosiła jednak sukcesy. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.